Galerii Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku odbył się wernisaż wystawy obrazów i kolaży autorstwa Magdaleny Chmielewskiej i Haliny Skrzyczyny pod tytułem Czasoprzestrzenie. Obszar odniesień w twórczości Magdaleny Chmielewskiej i Haliny Skrzyczyny dotyczy budowania obrazów poprzez zestawienie bardzo odmiennych w charakterach elementów. Każda z obydwu autorek prezentowanej w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku wystawy Czasoprzestrzenie, zarówno w kolażach, jak i w obrazach malarskich, stosuje zasadę budowania dzieła w oparciu o łączenie elementów, które są tworami natury i wytworami człowieka. Powstają w ten sposób kompozycje malarskie, które bogactwem przedstawień wielu elementów wydają się być pozbawione kontekstu czasu. Szukanie inspiracji w marzeniach sennych, w podświadomości utożsamianej nierzadko z intuicją, w wycinkach z przeszłości i w znanych z dziejów sztuki dziełach malarskich i rzeźbiarskich przynosi najczęściej zaskakujący rezultat. W efekcie finalnym prace stają się furtką otwierającą przejście do świata zakamarków naszych osobowości, które posiadając złożoną strukturę, pozwalają nam interpretować każdą z prezentowanych na wystawie prac w sposób osobisty. Oglądając kolaże i obrazy malarskie Magdaleny Chmielewskiej i Haliny Skrzyczyny, aby móc wejść w ich aurę, poddajemy się naszej wyobraźni i intuicji, bowiem obydwie artystki mówią o złożoności natury człowieka, dla której sztuka, zwłaszcza współczesna, stała się czymś w rodzaju papierka lakmusowego, dzięki któremu wciąż uświadamiamy sobie, jak podobni i różni jesteśmy od siebie, jak piękny jest człowiek w swej złożoności.